grzechem byłoby, gdybyśmy nie spróbowali powalczyć o tą ekstraklasę. Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. W sobotę spoczęliśmy obóz przygotowawczy tutaj w Side w Turcji. Te przygotowania powoli zmierzają do końca, już za niedługo pierwszy mecz w pierwszej lidze. Na co pan trener będzie chciał tutaj w Turcji zwrócić jakby największą uwagę, jak te najbliższe dni będą dla zawodników wyglądały? No tak, do początku ligi mamy około 3 tygodni, natomiast tak naprawdę to całą tą główną robotę chcemy zrobić tutaj, bo w końcu jesteśmy w warunkach takich, gdzie możemy trenować na naturalnych boiskach i przede wszystkim będziemy tutaj szlifować tą naszą formę, taktykę, ale też przygotowanie motoryczne. Cały problem polega na tym, że nie wiemy, co zastaniemy po powrocie do Łodzi, no ale na to jednak nie mamy wpływu. Całe szczęście, że właśnie udało nam się tutaj przyjechać do Turcji i oby tylko ta pogoda była taka jak dzisiaj przez cały obóz, to myślę, że uda nam się to wszystko zrealizować. Jak duża jest tak naprawdę różnica w pracy na murawie sztucznej, a tutaj na naturalnej? No bo wiemy, że jednak przygotowanie do tej pory, no ta aura była w Polsce dość kapryśna. No różnica jest ogromna, to nie ma co w ogóle o tym mówić. Ta nawierzchnia sztuczna w ogóle inaczej się zachowuje, kiedy spadnie trochę śniegu, kiedy spadnie trochę deszczu, kiedy jest sucho, ona znowu jest inna, ta piłka zupełnie inaczej się odbija, trzeba zupełnie inaczej kontrolować tą piłkę na tym boisku. Najlepszy dowód na to był dzisiaj, kiedy wyszliśmy na murawę i duże problemy mieliśmy z operowaniem piłką na tej naturalnej murawie. Zresztą ja po pierwszym sparingu w tym okresie przygotowawczym, teraz zimowym, powiedziałem, że dla mnie sparingi w okresie zimowym w Polsce to jest największa kara, bo raz, że pogoda, dwa, właśnie boiska, to nie ma nic wspólnego z tym, co my chcemy później prezentować na boisku naturalnym w lidze. To pierwszy obóz dla piłkarzy z ŁKS-u, taki zagraniczny, w dużo lepszych warunkach niż w Polsce od kilku lat. Dlaczego akurat wybór padł na Side, na Turcję? Jakie tutaj macie generalnie warunki do pracy? Tak, to fakt, że tam od iluś lat ŁKS po raz pierwszy wyjechał do Turcji zimą. No, powód jest jakby prozaiczny. Pierwsze, pogoda, warunki, tak? Tutaj są takie, że większość polskich drużyn, nie tylko pierwszoligowych, powiem tak, coraz więcej pierwszoligowych wybiera się na obozy zagraniczne, ale też ekstraklasa najczęściej wybiera Turcję, z tego względu, że no finansowo jest to najkorzystniejsza oferta i my też szukaliśmy takiej oferty, która będzie dla nas korzystna. Ci, którzy nam pomagali w organizacji tego wyjazdu, właśnie wybrali to miejsce, my żeśmy to zaakceptowali i stąd pobyt tutaj w Side. Obserwując ostatnie anomalia pogodowe, z którymi borykały się kluby ekstraklasy, nie miał pan takiej lekkiej obawy, że może być tutaj dość podobnie, no bo te warunki były naprawdę ekstremalne? Miałem, mam i pewno one do końca obozu będą, bo wczoraj, kiedy przylecieliśmy, to ta pogoda nie była za ciekawa. Przy lądowaniu już gdzieś tam było widać te no, ogromne chmury nad Turcją. Dzisiaj mamy piękną pogodę, ale gdzieś tam prognozy zapowiadają, że znowu wtorek ma być nie najlepszy i środa. Zobaczymy. Ja do końca w te prognozy też gdzieś nie wierzę, ale myślę, że nie powinno być aż tak źle, jak to miały zespoły ekstraklasy. W końcu już jest prawie połowa lutego, więc tutaj też ta pogoda gdzieś tam musi się ustabilizować. Wierzymy w to. Jak wygląda w tej chwili stan zdrowia poszczególnych zawodników? No wiemy po tym pierwszym treningu, że kilku zawodników narzeka na mniejsze bądź większe dolegliwości, kilku nie trenowało jeszcze z zespołem. Jak to wygląda na chwilę obecną? Nie trenował Rozwandowicz, który po przedostatnim sparingu z Zagłębiem Sosnowiec gdzieś tam dostał w okolice kręgosłupa i miał jakieś tam dolegliwości, szczególnie gdy trenowaliśmy na sztucznej murawie, stąd jego absencja w meczu ostatnim sparingowym z Polonią Środa Wielkopolska, ale dzisiaj już zgłosił, że od jutra będzie normalnie w treningu. Mateusz Gamrod narzekał na dolegliwości związane z przywodzicielem
i najprawdopodobniej od środy, jeśli się nic nie zmieni, powinien być też w treningu z drużyną. Problem ma również Artur Bogusz, który na ostatnim właśnie sparingu no dostał nieprzyjemnie po Achillesie i na razie nie może założyć buta, więc trudno tutaj stwierdzić, kiedy on wejdzie do treningu, bo najpierw musi być w stanie założyć but piłkarski, a później dopiero będziemy widzieć, czy tam jest jakiś poważniejszy problem. 4 mecze sparingowe podczas tego okresu przygotowawczego za drużyną. Wiemy, że w takich meczach kontrolnych często wynik jest sprawą absolutnie drugorzędną. Jest pan zadowolony przede wszystkim z gry zawodników w tych meczach? Powiem tak, no były momenty, kiedy byliśmy, czy ja osobiście też byłem zadowolony, ale były takie momenty, które mi się absolutnie nie podobały i o tym gdzieś tam drużyna wie, bo myślę, że ja jestem tą osobą, która powinna takie uwagi im przekazać. Uważam, że bardzo dobrą pierwszą połowę zagraliśmy w pierwszym sparingu z Elaną Toruń. Myślę, że niezły mecz mimo wszystko graliśmy z Zagłębiem Sosnowiec. Ten ostatni sparing wygrany, może przeciwnik nie był zbyt wymagający, ale tak jak mówię, to też był taki mecz, gdzie były dobre momenty, ale też były momenty, które na pewno musimy poprawić. Oczywiście, że nie przywiązujemy wagi do wyników, ale no wychodzimy na boisko po to, żeby wygrywać i tutaj co do tego ja przynajmniej nie mam wątpliwości, tak samo jak na treningu jakiekolwiek gry są, to wszyscy grają po to, żeby wygrać i chcę, aby w ten sposób zawodnicy do tego podchodzili. Jest kilka nowych twarzy tutaj w zespole na obozie w Turcji, kilku młodych zawodników, którym pan się na pewno bacznie przygląda. Również Adrian Klimczak i Łukasz Sekulski, dwa nowe nabytki ŁKS-u. Jakby pan ich w tej chwili ocenił, wiemy, że Łukasz jest zespołem dosłownie kilkanaście dni, ocenił na tle reszty zawodników i tych młodych graczy. Czy tylko tutaj obserwacja w Turcji, czy oni już dają taki wyraźny impuls, że będą walczyli o miejsce w składzie? No, Łukasz Sekulski jest to zawodnik, który gdzieś tam już miał okazję występować na boiskach ekstraklasy. Przez ostatni rok grał w Rosji. Problem z Łukaszem jest tego typu, że oni też tam skończyli rozgrywki pod koniec listopada. W zasadzie nikt się tam nie interesował tym, co zawodnik będzie przez ten okres dalej robił do rozpoczęcia treningów. My skończyliśmy treningi na początku grudnia, ale zawodnicy dostali konkretne rozpiski i realizowali plan, także tak naprawdę to oni mieli tylko 2 tygodnie przerwy. Łukasz miał tej przerwy trochę więcej i na pewno będzie musiał gdzieś tam nadrobić pewne zaległości, ale my wiemy, że on ma potencjał i może to być zawodnik, który nam podniesie rywalizację i pomoże gdzieś tam w zdobywaniu bramek, bo na to liczymy. Adrian Klimczak jest to zawodnik, który będzie walczył o grę na pozycji lewego obrońcy. Myślę, że posiada bardzo dobre możliwości motoryczne. Wiadomo, że jest to chłopak, który też w ostatnim czasie nie grał zbyt wiele, ale i to jest jego największy problem. Brakuje mu tego grania i gdzieś tam doświadczenia, ale jest tutaj z nami i myślę, że też poznaje gdzieś tam nowych zawodników, to też jak my chcemy grać, jaki mamy pomysł na grę i każdy dzień, każdy tydzień to na pewno wpływa na jego korzyść. Mamy też ze sobą 2 młodych zawodników i po nich myślę, że widać najlepiej, jak ten czas pozwala zaadoptować się do nowego otoczenia, do nowych warunków i do tego, w jaki sposób pracujemy, bo kiedy zaczynali z nami trenować, to widać było, że oni są lekko przestraszeni, trochę tacy stremowani, nie byli w stanie pokazać gdzieś tam pełni swoich możliwości, a teraz czują się moim zdaniem coraz pewniej i widać to nie tylko w treningu, ale też w sparingach. Dowodem na to jest bramka w ostatnim sparingu Adama Ratajczyka, więc myślę, że to wszystko przebiega tak, jak powinno. Znakomita runda jesienna z pewnością no bardzo rozbudziła tutaj apetyty kibiców na jakby w awans do ekstraklasy.
Pan będzie na tą rundę wiosenną stawiał już taki konkretny cel, czy każdy kolejny mecz będzie dla Pana najważniejszy? Czy no, powiedzmy sobie szczerze, że nikt się nie spodziewał, że tak to będzie wyglądało po tej rundzie jesiennej i kilku meczach rozegranych gdzieś tam awansem z wiosny. Skoro mamy taką sytuację, jaką mamy, to nie chcemy gdzieś tam w jakiś sposób się asekurować, bo jeśli jest szansa, to będziemy chcieli o tą ekstraklasę walczyć, ale jakby droga do tego jest poprzez każdy kolejny mecz i myślę, że tutaj też się pod tym względem nic nie zmienia. My nie możemy myśleć o meczu, który będzie, nie wiem, 20 maja, tylko musimy myśleć o meczu z Garbarnią, bo od tego się zaczyna, ale ja powiedziałem to zawodnikom, no my naprawdę nie mamy nic do stracenia, możemy wiele zyskać i grzechem byłoby, gdybyśmy nie spróbowali powalczyć o tą ekstraklasę. Co będzie, trudno powiedzieć, bo na pewno wiele zespołów gdzieś tam też zbroi się i mają może nawet większy potencjał niż ŁKS, ale to nie zmienia faktu, że ta runda była dla nas naprawdę dobra. Rozegraliśmy wiele bardzo dobrych spotkań i to jakby daje nam tą nadzieję i motywację do tego, żeby właśnie spróbować powalczyć o awans. Zapraszam wszystkich do śledzenia projektu ŁKS w SIDE.